Cześć wam wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do Final Fantasy VII u mnie na kanale i startujemy z miasteczka pod Junon. A może to jest właściwie miasto Junon? Kto to tam wie? W każdym razie tak, ostatnio zwerbowaliśmy Yuffie i idziemy śladami Sephirotha. Dotarliśmy tutaj i jesteśmy w potrzasku, bowiem nie możemy dostać się do faktycznej sekcji wojskowej tego miasta. A to najprawdopodobniej tam skierował się Sephi. Ostatnio też pomogliśmy pewnej dziewczynce imieniu Priscilla i hej, może coś z tego wyniknie. Ej, babcia, co tam? O, hej, wejdźcie na chwilę do środka. Okej, dziękuję za tą propozycję, babciu. Jestem zainteresowany. Słyszałam, co się stało. Pomogliście bardzo Priscilli. Tak. Tak, zawsze sobie trzymam w sobie dwie kobiety. Dlaczego pytasz, babciu? Musicie być bardzo zmęczeni. Jeśli chcecie odpocząć, proszę bardzo. Czujcie się jak u siebie. Jasne, taki mam plan. Zawsze się czuję jak u siebie. A więc śpimy? Tak, śpimy. Tak, to jest progres fabuły. Trzeba iść tutaj spać. To mi coś przypomina. Znowu ty? Lubię tę muzykę. Kim jesteś? Niedługo się dowiesz, ale co jest bardziej istotne, 5 lat temu... 5 lat temu w Nibelheim? Udałeś się do gór Nibel. Tifa Boy była twoją przewodniczką, prawda? Tak, zaskoczyłeś mnie. Ale tam... Ale gdzie jeszcze była Tifa? Poza tym miejscem? Nie wiem. To była świetna okazja, byście się spotkali, prawda? Masz rację. Czemu nie poszliście spotkać się wcześniej? Nie wiem, nie pamiętam tego dokładnie. Może dopytaj Tify? Okej. A więc stawaj. Hej, obudź się, Cloud. Witaj, Tifa. Tifa, kiedy Sephiroth i ja przybyliśmy do Nibelheim, gdzie w sumie byłaś? Przecież się widzieliśmy, prawda? W sensie, innym razem. A, tak, to było 5 lat temu i wiesz, nie pamiętam dokładnie. Ale wydaje się, że coś dziwnego dzieje się na zewnątrz, więc chodźmy, Cloud. Tifa trochę jakby uniknęła tematu, prawda? Nic sobie więcej nie ma. Nawet nie ma kogo okraść, ale bieda. Babcia z drogi babcia z drogi. Jezu Chryste. Wygląda to, że coś się dzieje tam na górze. Czy to ma coś wspólnego z Shinrą? W sensie mam wrażenie, że tą muzykę, którą słyszymy teraz my, również słyszą nasi bohaterowie. Co to za muzyka? Dostanę od niej zawrot głowy. Czyli słyszą, definitywnie. Czy to nie jest dziwne? Wszystko stało się bardzo głośne tak nagle. Słyszałem, że ta dziewczynka odzyskała już przytomność. Dobra, musimy iść pod drzwi. Wszystko w porządku? Dziękuję za pomoc. Przepraszam, że wziąłem was za jednych z patałachów z Shinry. A, w porządku. W sensie dosłownie noszę na sobie mundur Shinry, tak więc you know, zdarza się. Dam ci za to coś wyjątkowego. To mój amulet na szczęście. Zajmij się nim dobrze, ok? I dostaliśmy materię Shivy, to kolejna materia Samona. Co to za muzyka? Co to za muzyka? Wydaje się całkiem żywa. Tak, słyszałem, że rzekomo to by uczcić powitanie nowego prezydenta Shinry. Rufus? A, cóż, muszę iść złożyć mój szacunek, prawda? Babcia i dziadek powiedzieli mi, że ta plaża była piękna, kiedy byli młodsi. A od kiedy Shinra budowała to miasto...
Ale od kiedy Shinra wybudowała to miasto nad nami, to światło przestało dochodzić do naszej wioski, a woda stała się brudna. Wychowałem się na tej historii i dlatego nienawidzę Shinry. Czy myślisz, że Rufus będzie chciał przekroczyć ocean z tego portu? Co? Czy to znaczy, że Sephiroth również ma zamiar... Co? Czy to znaczy, że Sephiroth również przekroczył ocean? Czy Red właśnie założył sobie ręce na klatę? Psy tak nie robią. Ani wilki, ani Red nie powinien. Cloud? Czy ty nie wykończyłeś Rufusa? You fucked up, Cloud. No cóż, musimy udać się tam wyżej. Może udało nam się by wspiąć po tej wieży? Nie. Tam jest spore napięcie. Tuż pod wieżą. Jeśli tam zbliżycie, będzie niebezpiecznie. Ale być może pan Delfin byłby w stanie wam pomóc. Za mną. I dlatego nikt nie ruszył za nią. Totalnie. Wieża wysokiego napięcia, co? Wydaje się, że to Cloud powinien to zrobić. Dzięki. Lepiej zostawić to Cloudowi. Liczymy na ciebie, Cloud. Hej! Czekajcie! Come on, poważnie ludzie, poważnie. Też ci to mnie podoba? Tak, masz rację. Ale o czym? O czym mowa? Pójdziesz za nią? To wygląda jak żołnierz Shinry. Chciałbym się bardzo uważnie przyjrzeć temu nowemu panu prezydentowi Shinry. Tak, przyjrzeć przy pomocy, nie wiem, broni na swojej ręce pewnie, ty brutalu. Żeby nie było, ta woda nie wygląda na brudną. Wiecie, widziałem w cudzysłowie czystą wodę, która była brudniejsza od tej. Poczekaj na chwilę. Witaj, Barret, po co tutaj przyszedłeś? Już patrzeć na delfiny? Jotaro byłby dumny. O, to jest coś niesamowitego. Nigdy nie widziałem, żeby delfin tak skakał. Całkiem nieźle, nie? Za każdym razem, kiedy dmuchnę w ten gwizdek, pan delfin podskakuje. Proszę, spróbuj, Cloud. Podarunek? Co z tym zrobić? Jezu, wybaczcie, ziewam. Wejdź do wody i kiedy zagwizdasz, kiedy dmuchniesz ten gwizdek, to pan delfin wyrzuci cię w górę. Wyrzuci mnie w górę? Widzisz ten... tą belkę wystającą na samym szczycie? Jeśli tam doskoczysz, to pewnie uda ci się tam wspiąć. Powodzenia, Cloud. Jeśli tobie się uda, my też za tobą pójdziemy. Totalnie. Ej, czekaj. Potrzebuję dla ciebie swoją komórkę. Może się popsuć, jak będzie mokra. Dobra, ruszałem puskać z panem delfinkiem. Tak, na dole, jak widzicie, rozchodzą się pioruny. Tak więc Cloud nie może się tam zbliżyć. Tak więc musimy wykorzystać delfina, by... szlak. By dostać się wy... Żej. Za blisko. O, nie, to nie to. Nigdy nie pamiętam, gdzie jest miejsce, by... się dobrze wy... O! Jest! By się dobrze wybić. Bo Barret się już zwinął, pragnę zauważyć, nie? Tak, just saying. Hello, stateczku. Zapamiętajcie ten statek, będzie istotny później. No dobra. A więc co możemy zdziałać sami w tym mieście? Niewiele, prawda? Dobrze, że nie ma tutaj żadnych strażników. To był peszek, prawda?
Cloud, wejdź do środeczka, proszę, dziękuję. Wow, 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 nowy prezydent przybył, proszę tędy. Hej, czemu to jest tak ubrany? Za mną! Uwielbiam fakt, że ludzie z Shinry nie poznają Clouda i ekipy jako terrorystów i ponadto nikt nie zwraca uwagi na to, że Cloud ma na sobie uniform soldiera pierwszej klasy. Dziś jest wielki dzień, idziemy przywitać prezydenta Rufusa. Proszę, idź i się przebierz. Szybko. To jest włamana szafka? Okej. Okay. Ach, stare dobre czasy. Przestań gadać i pośpiesz. Schowam się w kąt. Uniform Shinry. Byłem taki dumny, kiedy po raz pierwszy go ubrałem. Spodnie piłem w kroku, co? Ciekawe, kiedy to było. Dziś pewnie nie mógłbym wytrzymać chodzenia w tym. O, tak. No, wyglądasz całkiem nieźle. Pamiętasz, jak masz się... Pamiętasz, jak masz się zachowywać na paradzie? A, patrząc po twojej gębie widać, że zapomniałeś, więc pozwól, ci pokażę. A więc zrobisz tak. Dowódco, przybyliśmy pomóc. Oto tak, oto jak się to powinno robić. Również będziemy śpiewać. Okej, pokażcie chłopakowi, o co chodzi. I marsz. I zaczynamy śpiewać. Cichutko. A. I teraz... Teraz. I marsz. Raz, dwa. Idziesz idealnie jak żołnierz tuż koło ciebie. Z bronią na ramieniu. Jasne. Okej, teraz czas na prawdziwą paradę. Okej, Rufus przybył. Przygotowania zakończone. Okej. Nie schańcz się, żołnierzu. Jakim cudem daliśmy się to wplątać? To jest dobre pytanie. Czas rozpocząć paradę powitalną. Lecimy. Powiem tak, absolutnie wolno działają te pseudo prerenderowane ruchome filmiki. No cóż, świat jeszcze nie był gotowy na grafikę trójwymiarową wtedy. Definitywnie nie był. Gra bardzo często oznacza istnienie tego wielkiego działa, tak? Więc ono pewnie będzie istotne, co? O nie, nikogo już tutaj nie ma. Spóźniliśmy się? Hej, młody, to twoja wina. Kapitanie, znalazłem już skrót. Super, ruszamy. Za mną. Ja jestem tym po lewej, jakby co. Tym bliżej ściany. Okej, ty idź pierwszy. W sensie, ja pójdę jako ostatni, tak? Okej, ten idzie pierwszy, a ty, Ruki, masz patrzeć co i jak. Kiedy tylko zobaczysz dziurę w szeregu, wchodzisz w nią. Jesteśmy totalnie niewidoczni. Okej, tak, parada się na cały świat, nie możesz sprawić, żeby cała ta armia źle wyglądała. Wyskakuj, kiedy dam ci sygnał. Po prostu zakradnij się i nie spieprz tego. Postaraj się iść za pierwszym razem. Gotowy? Już. W sensie tak, próba marszu. Atak! Pięknie. Widzicie? Idealnie. Nie znam ruchów karabinem, ale no... O co chodzi z tym żołnierzem? Nie wiem.
coś w tym dla nas? No cóż, jest całkiem nieźle. Lepiej wysłać coś temu żołnierzowi. No, potki. Nice. Okej, udało nam się. O, pan prezydent. Stój w szeregu i się zamknij. To ty się tutaj drzesz, kolego. I ani się wasz ruszyć. Jak idzie robota? Co jest to ze statkiem? Statek powietrzny o dalekim zasięgu będzie gotowy niedługo. Będzie gotowy za plus minus 3 dni. Nawet Galnika? Jaha! Zaprzestań rżnięcia koń. Teraz rzeczy będą działy się troszeczkę inaczej niż za czasów mojego ojca. Czy statek jest gotowy? Tak, będzie przygotowany niedługo. Czy mogę powiedzieć, że uwielbiam postać Rufusa? W sensie to, że ten gościu w parę dni postawił całą Shinrę do pionu i w ogóle. Come on, bijesz mi grubasie? Ja się postrzelę z mojego karabajna. No nic, nieważne. Co się gapicie? Nie widzieliście nigdy pobitego człowieka? Ach, masakra. Heidegger był naprawdę wkurzony. Przez miasto w mieście widziano gościa w czarnym płaszczu, aczkolwiek nie udało się go znaleźć. Gościa w czarnym płaszczu? Tak, pokazał się z 2-3 dni temu i pozabijał paru naszych. Zaraz potem zniknął. Plotki głoszą, że był to Sephiroth. Ej, rozejść się. A ja? Ja się nie rozchodzę? Hej! Czy masz zamiar zadrzeć z armią? A co jeśli mam taki zamiar? Jesteś zbyt leniwy. Nie dostaniesz przerwy. Za mną. Super. Znowu w szatni. Panie dowódco, czemu zaciąga pan tego pojedynczego żołnierza do szatni? To podejrzane i niepokojące. To jest wojsko, żołnierzu. Twoje rozkazy na dziś to odesłać pana Rufusa do doków. Masz trzymać się planu, aż nie odejdzie czas. Pomożemy. Ja też. Więc tak, ustaw się w szeregu i pokaż mi swoją ostateczną pozę. Dzisiejszym rozkazem jest formacja. Zapamiętaj to. Gotowi? Rozpocznijcie. Tak, basically jest to forma quick time eventa, tak to nazwijmy. Mam wykonywać te ruchy, które on sobie tutaj zażyczy. Ja jakby co, nie mogę nic zrobić. O Jezu. No, ziewający dzisiaj jestem. Dobra, teraz my. X. Uwielbiam to, że teraz gra działa tak płynnie, że bez problemu jestem w stanie robić te rzeczy szybciej niż ci żołnierze. W sensie, jakby wiecie, w oryginale gra chodziła dosyć wolno, przez co zanim sygnał dotarł do konsoli, to oni zdążyli się już obrócić. Teraz to my jesteśmy przodem. Okej, nie spieprz tego podczas prawdziwego występu. Szefie, jaka jest dzisiejsza specjalna poza? Jeszcze się nie zdecydowałem. Okej, młody. Ty zadecyduj. Pokaż mi swój najlepszy ruch. Mam taki jeden. Okej, moim najlepszym ruchem jest... Wow! Zajebiste! Okej, a więc to jest dzisiejszy specjal. Ćwiczcie to. Tak jest. Okej, spotkamy się ponownie w dokach. Nie spóźnij się. Rozejście. Tak, oczywiście, specjalny ruch Clouda.
przebraniu żołnierza to nic innego jak jego poza zwycięstwa z walki. Czy chcę zapisywać? Niekoniecznie. Dobra, spadamy. Działamy incognito. O, to Rud! Poznaję go po łysinie. Co się, wiecie, Rud z Turksów. Widzieliśmy go wcześniej. Ogólnie tu jesteśmy w stanie wyrwać kilka rzeczy. O, jeśli nie mylę. Witam, witam. Niskie sprzedaże, okej, super. Co my tutaj mamy, koleżko? Seal! Foka, okej. Wskrzeszenie, też całkiem nieźle. No nie wiem, nie wiem. Dobra, może uniesiemy. Wskrzeszenie jest okej, to wezmę. Czy jestem sam? Tak, jestem sam. Jak zwykle. A nie, nie chciałem z tobą gadać. Chciałem tylko zmatać twój sklep, czy nie masz nic do ukradnięcia. W sensie jestem żołnierzem Shinry, więc mogę zabrać co chcę. To tak działa, prawda? To jest chyba handlarz bronią, jeśli nie mylę? Tak. O, patrzcie, to ten miecz, który mamy od tak nie mniej więcej 3 godzin, jej. Dobra, i teraz tak. O Jezu, ziewam strasznie. O, debyt. Dobra, więc tak, bujamy się głównie z Yuffie i z Aerith. Aerith mnie atakuje wręcz, więc będę oszczędzał na jej broni. Reszty nie kupuję, bo walić to w sumie. Kupię broń dla Yuffie. Jestem prawie pewien, że gdzieś ją znajdziemy za niedługo, ale nie jestem pewien jak szybko, chociaż... No nic. Jestem prawie pewien, że gdzieś znajdziemy tą broń, ale wiecie. Wezmę to, jakby co. Oho, a więc tutaj chilluje się Rino, co? Co ty za ruchy ręką wykonujesz, koleżko? A, zarezerwowane, co? Ha? A więc ty też, tak? Zdejmij swoją maskę, kiedy tutaj wchodzisz. To nasza zasada. Najwidoczniej Rud należy do jakiegoś super tajnego stowarzyszenia dziwnych osób drapiących się rytmicznie po głowach. Dobrze wiedzieć, że poza byciem skurwysynami mają również jakieś inne zajęcia, prawda? Tutaj chyba wejść nie... A, mogę. Dzień dobry. Co mogę u pani kupić? O, przedmioty. Jak tam hyperów jeszcze trochę mamy? Może kupić z dwa namioty. Kuźwa, kupiłem dwa namioty i straciłem 1000 gil? Zdzierstwo, powiadam wam, zdzierstwo. Za moich czasów dawaj jest darmo. Z drogi, patałaku, idę cię okraść. No tak, dobra. To jest kolejna dziwna rzecz, którą robi ta gra. Pamiętacie tą salę z początku, gdzie mogliśmy nauczyć się... Jezu Chryste, co się dzieje? Muszę się napić później. Gdzie mogliśmy nauczyć się podstaw gry. Ona jest znowu tutaj. I tutaj znowu możemy wypytać tych gości o podstawy gry. Nie wiem, czemu ta gra robi takie rzeczy, naprawdę. A ty kim jesteś? Czemu jesteś niematerialny? No nic, nieważne. Koteł jest na górze. Aż dwa! Miałczą na siebie, to słodkie. Ja mówię tak, podnieśliśmy kolejny mega randomowy przedmiot, który totalnie do nikąd nie prowadzi. Szlak. Mianowicie... O, to jest... Gdzie to jest? Czekaj się. O! Żołnierzyk z zestawu. Miał być ich 12 w zestawie. Najwidoczniej zestaw nigdy nie został dokończony w grze. O, jest to żołnierzyk w skali 1 do 35. Deal with it. Czemu to istnieje? Nie mam zielonego pojęcia. To jest tytuł przewodniego odcinka, motyw przewodniego odcinka. Tyle sorców w moim życiu. Jestem tak silny. So powerful. Ha. Cześć psie. Mogę cię okraść? Nie masz nic co
żadnego, no cóż, bywa i tak. O mój Chryste, Panie Boże! Sephiroth nie ma szans. Mam wszystkie sorsy. Okej, okay, pan nie idzie na paradę, ponieważ ma zamiar zostać soldierem pierwszej klasy. Hej, hej, mogę ci doradzić to i owo. Początkowo rzecz ujmując, musisz mieć piękne włosy. Albo srebrzysto-długie, albo postawione i blond. Innych nie biorą. Na dole nic nie ma. To mnie zawsze strasznie myli, że jakby kamera się odwraca i lewo to prawo, a prawo to lewo. Nie mam pojęcia dlaczego. O, proszę. Root siedzi tam w knajpie na dole, a Rino, Elena i Tseng siedzą tutaj. To by podejrzewał. Hej, G.I. Joe, nie powinieneś być na służbie? Już zaczynałem sobie wyobrażać, że ta robota będzie nudna i wtedy zaczęliście się opieprzać. Nie mogę dostać się do Tsenga. Krzesło blokuje mi drogę. Jestem za szeroki w barach. Czemu muszę być taki szeroki w barach? Moja muskulatura jest moją największą wadą. Ej, czekajcie, ten tekst o G.I. Joe mówi ta pani, więc... Czy Rino nic do niej? O, jest Rino, proszę. Prezydent jest bezpieczny, ponieważ to jesteśmy. Prezydent jest bezpieczny, ponieważ pijecie w jakimś barze, tak? Zawsze na służbie, prawda? A okej, okay, mogę się tutaj przespać. Nie mam zamiaru tego robić, ale dobrze wiem, że iż tutaj jest gdzieś eliksir. Czekajcie. Albo nie? Poważnie? Jestem prawie pewien, że między tymi łóżkami coś było. No cóż. Najwidoczniej starość mnie dopada. Byłem tego pewien. Dzień dobry. O proszę, hostess, jak miło. Wszyscy mnie witają i w ogóle. Tak, gościu mówił, że w Junon jest wiele sklepów, ale żaden nie ma tego typu powitania. Aczkolwiek te dziewczyny prawdopodobnie zarabiają więcej od niego. A ty, dziadek, co tam? Okej, okej, był kiedyś soldierem. Ochrona przed snem i ciemnością. Żeby nie było, generalnie ochrona przed statusami w tym Final Fantasy jest chyba najbardziej nieprzydatną rzeczą ever. Jakby dosłownie, prawie że nikt nie włada magią statusową w tej grze. Żaden, nie wiem, wróg w sensie. Hej, nie jesteś podczas służby? W sumie nie powinniśmy gadać, ale... Nie bądź tak złym pracownikiem jak ja, okej, okay, dzięki za protipa. Speed Source, o Chryste Panie. Będę szybszy niż Flash. Dzień dobry, Rek. A, panu powiedzieli, że podczas... O, proszę, kolejny żołnierzyk, nice. Podczas wyjazdów pracowniczych będą zostać w pięciogwiazdkowych hotelach, a mieszka tutaj. No cóż. Oszukali cię. Oszukali. Nie mogę wyjść ze sklepu. Nie mogę wyjść ze sklepu. O, dobra. A w ogóle tak, jakbyśmy biegli od samego początku tą ścieżką i nie wchodzili do żadnych sklepów, to tutaj byśmy zobaczyli, jak nasza ekipa biegnie do przodu. Hardkorowo, czaszka i w ogóle. Kolejny sklep z bronią. Uuu, gorszy miecz. Not bad, not bad. Lubię gorsze miecze. I wiecie, to jest zawsze totalnie bez sensu. Bo mamy dwa sklepy i jeden ma lepszą broń od drugiego. A drugi ma taką samą broń, jaką widzieliśmy wcześniej, poprzednim, jakby, wiecie, przy poprzedniej cywilizacji w mieście Calm. Więc to jest totalnie bez sensu. Doceniam to, że tyle budynków, do tych budynków można wejść, ale no bez przesady.
Okej, okay, już czas. Zebrać się. Prezydent Rufus przybył. Z entuzjazmem, panowie. Gotowi? X. Czemu powiedziałem X? Pełne skupienie. Okej, okay, zależnie jak tam to pójdzie, to dostajemy różne nagrody. Najlepszą opcją jest mieć Clouda. Dobra robota. Kontynuujcie swoją pracę dla Shinry. Haha, oto jest specjalna nagroda dla ciebie. Dowód wdzięczności pana prezydenta. Nie zapomnij o tym. A, dostaliśmy Force Stealera. Jej. Mierz Clouda. Tak, czyli to jest jakby najlepsza opcja. Lepiej być nie mogło. Mimo tego, już totalnie nie miałem tutaj synchronizacji. I śmiem twierdzić, że generalnie synchronizacja była dużo lepsza właśnie na PS1. Ponieważ tam właśnie przez tego laga w sterowaniu, o którym wam mówiłem, te animacje były dużo równiejsze. Teraz ja wyprzedzałem grę i to wiecie, tak sobie wyglądało. Tak, kiedy tylko słowo się rozniesie, że Sephiroth tutaj był, Cloud i jego kumple pewnie się pojawią. Dobrze, że mówisz tutaj to przy mnie. Zmiażdżymy ich, jak tylko tutaj dotrą. Nie możemy pozwolić, żeby weszli nam w drogę. Proszę mi to zostawić, Sergia. Prosiłem cię, byś przestał z tym głupim śmiechem. I poszedł. Ja? A, taki straszny. Ten gościu ma problemy z nerwami, definitywnie. Okej, rozejść się. Było blisko. Hej, Dagger ostatnio naprawdę go roznosi. To wszystko przez to, że Hodge zniknął i nawet zostawił list z rezygnacją. Hej, Dagger został zmuszony, by zacząć badać tą sprawę. Ej, hej, mieści się rozejść. To Yuffie, prawda? To ona tak skacze. Okej, mamy trochę czyszczenia do wykonania. Pośpieszcie się. No cóż, panie dowódco, wybacz, ale odchodzę i jadę na wakacje. A raczej płynę na wakacje. Statkiem w sensie. O tak, mieczor. Tak, i generalnie tutaj niestety tracimy w tym momencie połączone sloty, czyli wiecie, nie możemy jakby... Nie możemy łączyć ze sobą efektów materii, przez co ja... Ogólnie tak, zrobię to w ten sposób exchange, elemental. Ogólnie mało kto używa tutaj czarów ziemi, więc damy sobie odporność na ogień, why the fuck not. I co jest istotne, to ten rządek na górze, ta broń, jak widzieliście, zaraz wam to jeszcze raz pokażę. Ona ma, jak widzicie, growth double. Co to oznacza? To oznacza, że materie włożone w te sloty będą dostawać podwójnego expa, moi drodzy, a raczej podwójne AP. Będą dwa razy szybciej się rozwijać. I to jest... To może się przydać.
Niestety przez to, że nie są to łączone sloty, na przykład ładowanie tam elementarne jest totalnie bez sensu, ale no cóż. Musieliśmy przekroczyć ocean na następny kontynent. Nawet jeśli udało mi się zgarnąć trochę uniformów Shinry. I tak, ponownie, tym statkiem ja nie steruję, on płynie sam. Nie ma tutaj mojego sterowania, nic. Raczej ponownie, w sensie, nie mam powiedzieć, czemu powiedziałem ponownie, w sensie chyba pomyliłem się z, nie wiem, let's playem z Final 9, mam wrażenie. A, ta muzyka, taka rozpieprzająca, o nie, wiem o czym zapomniałem, szlak by to. Obym miał to w ekwipunku. Szlak nie mam. God damn it. Tak, ogólnie widzicie. Tak się składa, iż... No dobra, zaraz sobie zobaczycie. Okej, ten pan nie ma tutaj nic do roboty. Tutaj mamy Yuffie. I ona ma chorobę lokomocyjną. I jeśli mielibyśmy przedmiot o nazwie Tranquilizer, to moglibyśmy jej go dać i ona, no cóż... przetrwałaby podróż. W sensie, to nie tak, że zginie, ale w sensie, wiecie, nie mdliłoby jej. Nienawidzę pływać statkami. Hej, Cloud, masz jakiś tranquilizer? Jasne, totalnie. No, nie masz niczego, prawda? Póki nie będzie to przypadek nadzwyczajny, proszę, odsuń się ode mnie. Gdzie są pozostali? Nie wiem, ale pewnie się gdzieś ukrywają, co? Skąd mam nie wiedzieć? No nic. To ja, Erif. Hej, Cloud, widziałeś ten statek powietrzny w Junon? Słyszałem, że jest spory, ale nie spodziewałem się czegoś tak dużego. Ta, to jest naprawdę spora sprawa. Hej, wydaje ci się, że uda mi się kiedyś tym polecieć? Why not? Próbuj marzyć dalej. O, naprawdę chciałbym się nim przelecieć. Wracaj do roboty. Nowy prezydent i Heidegger są na statku. Jeśli sprawimy się dobrze, to pewnie dostaniemy awans. Okej, gościu biega, żeby pokazać, jakie ma cardio. Spoko, spoko. Szanuję. Ogólnie teraz naszym questem jest znaleźć całą naszą drużynę. To jest oczywiście poukrywana. Ogólnie ten gościu ma chyba sklep, o jeśli nie mylę. Myślałem, że może będziemy tranquilizery. Tutaj jest bodajże Tifa. Tak, proszę pana, wszystko w porządku, proszę pana. Wiesz co? Nienawidzę tego uniformu. Tak, w sumie jakim cudem upchałaś w nim swoje wielkie cyski? Nie mam pojęcia, jak to ma działać. Mundury, żołnierze, wojna, nienawidzę tego wszystkiego. Dlatego... dołączyłam do grupy terrorystycznej, bo właśnie nienawidzę tego typu rzeczy. To ma sens. Odebrali mi wszystko, co kochałam. Fajnie byłaby wszystko zniknęło, prawda? To wszystko zniknęło, prawda, Cloud? Ta. Złudne marzenie, ale no fajnie by było. Ta, racja. Okej, proszę pana, będę kontynuować moje wypatrywanie. Hehe. Dobra. Cloud, przestań dostać pierdolca. Okej, są na mostku. To ja, Red. Trochę dziwnie mi się chodzi, ale raczej nie powinni mnie złapać. Ludzie oceniają wszystkich po wyglądzie. Nieważne jak na mnie teraz spojrzysz, wygląda jak porządnego gościa, prawda? Tak, masz ogon, Red. Masz ogon. Come on, stary. W sensie, jak przemieszasz się na dwóch tylnych łapach, to już jest imponujące, ale no... O rany, prawie dotarliśmy do Costa del Sol. No cóż, kiedy tam dotrzemy, to wezmę sobie przedłużony urlop. Może złapię trochę opalenizny. Tak, i myk polega na tym, że teraz, skoro znaleźliśmy wszystkich, to powinniśmy wyjść i wrócić do tej lokacji. Jeśli tylko Cloud łaskawie wciśnie swój kolczasty zad tutaj, dziękuję. I teraz nie powinno być gościa broniącego... przejście na mostek. Albo on będzie tutaj dalej z jakiegoś powodu. Czyżby musiał znowu iść powiedzieć Erif? Chyba.
chyba. Czekajcie. Nie tak. Jestem zmęczony. A widzisz, dobrze, że właśnie jestem zmęczony, ponieważ mam tutaj niewidzialną alfę. To jest super drink dla marynarzy. Aczkolwiek słowo Seaman kojarzy mi się z czymś innym. Nie, nie jestem twojego super drina, spieprzaj. Jest drogi. A nie mam kasy. Mam tylko żałosny żołd żołnierza. Hej, Cloud, widzisz Barretta? Mam nadzieję, że nie zrobi niczego głupiego. A to Barret, na pewno zrobi coś głupiego. I może teraz się otwarło? Zaraz się przekonamy. Szlak, nie, Cloud, nie wracaj tam. Bo Cloud zgubił gdzieś karabin, tak by the way, nie? Nie wiem, kiedy się stało. O, jest im... O mój Boże, Chryste, Panie, Barret, to ubranie. Stary, naprawdę, szacunek. Masz jaja, chłopie, masz jaja. Cloud, patrz, to Rufus i Heidegger. Są tak blisko, ale nic nie możemy zrobić. Co on... Jak on może się tak śmiać? To przez niego Biggs, Wedge i Jesse... O, wow! Nawet masz tą chustę zawiązaną, stary. Dbałeś o szczegóły. Rany! Nawet tego już nie zniosę. Mam parę rachunków do rozeznania tutaj. Uwaga! Znaleziono kogoś na statku. Zgłosić raporty. Powtarzam. Znaleziono nieznajomych na statku. Czy oni znaleźli? Nie wydaje mi się, żeby chodziło o nas. Może chodzi o Tiffa i pozostałych. Cloud, zbieraj swój szpiczasty tyłek i chodźmy. Szpiczasty tyłek Clouda. Tak jest. Oho, klimat stał się nieco poważniejszy. Wszyscy są cali? He? Wszyscy są tutaj, prawda? Więc czekajcie. Nie myślicie, że ten podejrzany osobnik na statku, którego miał tutaj nie być, to Sephiroth? Naprawdę? Skąd mam niby to wiedzieć? Dowiedzmy się. To najbardziej logiczna rzecz, którą teraz możemy zrobić, prawda? Więc kto idzie? Ja nie. Nawet nie wiem, jak ten cały Sephiroth wygląda, poza tym I tak, generalnie oczywiście my zabierzemy Yuffie, bo to my. Zabierzemy też Aerith, bo to my. Tak więc, okej, to nasz team. Sephiroth. Okej, zbieramy się. Dobra. I teraz tak, tutaj sobie zakończymy odcinek. Ja zrobię sobie tutaj save'ika za chwilkę. Czy ja mogę tutaj przejść, czy Barret zblokował drogę? Dobra, mogę przejść na szczęście. Ogarnę materię, bo może zamienię to i owo tak, żeby Cloud w swoim podwójnym super slocie skillował to i owo. Ale okej, dobra. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Final Fantasy VII. Strzałeczka.